Cześć, witajcie 14 października, godzina 10.30, zaczynamy przegląd rynków i analizę techniczną. A co w dzisiejszym odcinku? Już mówię, w dzisiejszym odcinku zaczniemy od Bitcoina, choć muszę przyznać, że w kryptowalutach trochę wieje nudą. Trochę, nie aż tak mocno, ale trochę wieje nudą. Dlatego jeśli chodzi o krypto, to zaczniemy od Bitcoina, ale zaraz, chwilę później przejdziemy sobie do innych walorów spoza rynku krypto, zajrzymy do CD Projektu, który pnie się do góry. Zobaczymy, co te wzrosty mogłyby tutaj znaczyć. XTB, które, no, całkiem fajny setup, który wszedł i widzimy, że znowu tutaj cena rośnie. Co dalej? Dokąd? Jaki zasięg wzrostów? Czego można się spodziewać na XTB? JSW, który, uwaga, zaliczył TP2, czyli mój taki target numer 2. Widać, że ma siłę do wzrostów. Jak powinien się trader tutaj zachować? Opowiem. No i trochę coś, co mi tutaj, że tak powiem, ciąży, bo ostatnio w komentarzach gdzieś widziałem: Jurek, a co z PKN Orlen? No to powiem, co z PKN Orlen dzisiaj. Na chwilę wskoczymy do złota. Wczoraj bardzo fajne, takie wręcz no, imponujące wzrosty, ale co się dzieje dzisiaj? I czy spodziewać się dalszych wzrostów, czy może zawrócenia? Zajrzymy też do złotówki, do dolara, czy też dolara do złotówki, no bo to powinno właściwie każdego interesować. Handlujemy do dolara praktycznie wszystko, co jest na rynku, a ewentualne zyski trzeba później kaszować do złotówki, jak chcemy płacić w polskich sklepach. Na koniec, ostatnio spodobało Wam się, więc będziemy to na razie kontynuować. Przejrzymy sobie najlepsze pozycje z listy kapitalizacji krypto, zobaczymy, jakie były największe wzrosty, spadki i czy coś tam ciekawego się pojawia w perspektywie, w ujęciu analizy technicznej. Także zapraszam na dzisiejsze nagranie i zaczynamy. Na początek krótka informacja, że konkurs w dniu dzisiejszym zostaje zakończony. Konkurs, który był zorganizowany z okazji 20 tysięcy subskrypcji, przekroczenia, osiągnięcia 20 tysięcy subskrypcji na kanale. Więc gratuluję zwycięzcy. Dzisiaj mem numer 1, który widzieliście na początku, teraz pokażę go jeszcze raz. No, można było się pośmiać. Mam nadzieję, że zabawa się podobała i no mi się podobała. Rzeczywiście memy, które wpłynęły, nie tylko te pierwsze trzy, były naprawdę fajne, ale żeby nie przedłużać, zapraszam zwycięzcę do odbioru, do zgłoszenia się po nowiutki Ledger Nano S. Zanim zaczniemy, to chciałem podziękować wszystkim osobom, które po ostatnim nagraniu wysłały w wiadomości albo gdzieś w komentarzach napisały do mnie, jak powinienem skutecznie walczyć z przeziębieniem, z osłabionym głosem, bo pewnie cały czas słyszycie, że jest osłabiony. No i powiem od razu tak. Codziennie rosołu pić nie dam rady, nie mogę. Więc to była jedna z sugestii. Natomiast inne sugestie wezmę pod uwagę. Rzeczywiście takie niekonwencjonalne metody, których może albo może konwencjonalne, ale których ja dotychczas nie znałem, będę testował. Także jeszcze raz dzięki wielkie za wsparcie. Jest już coraz lepiej ze mną, także myślę, że w przyszłym tygodniu zapomnimy o tych problemach moich. Dobra, a teraz do analizy. Co zrobił Bitcoin? Co zrobił, co robi? No przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że analiza moja się sprawdziła. Może przeskoczę tutaj. Przeskoczę na inny wykres. Gdzieś tu miałem te korekty, ale już je pousuwałem. Właściwie niechcący. Kliknąłem usuń wszystko i one mi zniknęły. Więc poszukajmy tu czystego wykresu. Dobra, niech będzie ten. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pokazywałem Wam tutaj szereg korekt, po których uznawałem, że należy przyłączać się do wzrostów Bitcoina. I
Jedną z takich korekt była ta fioletowa tutaj, chyba fioletowa. Ona bardzo ładnie została powtórzona dwukrotnie w tym miejscu i dwukrotnie po powtórzeniu tej korekty dawała okazję do wzrostów. Po zaliczeniu tych dwóch korekt powiedziałem, że one już są, tracą na aktualności i kolejna w kolejności do powtórzenia, czyli znowu do przyłączania się na wzrosty jest tutaj ta czarna lub ta czarna obok, ponieważ tutaj miałem nadal, powiedzmy, że tkwię w pewnym wątku niepewności. Mamy dwie korekty, nie byłem do końca przekonany, która z nich zadziała. Okazuje się, że bardzo ładnie zadziałała ta pierwsza. Także to już był powód do przyłączania się na wzrosty. To było już, to omawiałem w ostatniej analizie. Dokładnie odmierzam. Słuchajcie, teraz jesteśmy na giełdzie Kraken. Każda z giełd trochę inaczej tutaj ten poziom zaliczyła. Ale zaliczyła. A zatem powtórzenie tej korekty było okazją do zakupów. Zejdźmy na interwał 4-godzinowy. Zobaczcie, co się wydarzyło, gdy cena tylko dotknęła poziomu powtórzenia tej korekty. Strzał, prawda? A co się stało, kiedy wróciła i jeszcze raz dotknęła? Znowu strzał. No więc analiza sprawdzona. Co te strzały mogą dalej oznaczać? Mogą oznaczać, na pewno oznaczają, że jedziemy sobie w trendzie wzrostowym. Pierwsze zyski są już realizowane z tych zakupów. One są realizowane, one były właściwie realizowane już tutaj. Przepraszam, nie to chciałem zaznaczyć. One były realizowane już tutaj poniekąd, dlatego że taki najkrótszy zakres wzrostów to na ogół jest wybicie wierzchołka w danym trendzie. Więc, a nie, przepraszam, tu jeszcze nie był wybity. A zatem pierwsze, widzimy jak w tej chwili widzimy w ostatnich godzinach, jak traderzy realizują tutaj te zyski. Czyli oni tu wchodzili, okolice 54300 i właściwie od momentu pokonania 57800 traderzy już tutaj zabierają swoje zyski, efektem czego jest właśnie ta korekta, którą widzicie. I co to oznacza? Szczerze mówiąc, nie wiem, dlatego że nie mam zielonego pojęcia, czy ta korekta będzie chciała się rozwijać jeszcze głębiej, czy jest to tylko jakaś płytka korekta i za chwilę uderzymy w górę. No niestety nie jestem w stanie wam tego powiedzieć, ale powiem wam tak. Pierwsze zyski są odbierane, natomiast w momencie, kiedy starałem się wyznaczyć projekcję dla zasięgu tych wzrostów, taki bardzo optymalne, powiedziałbym maksymalne, bo minimalny zakres był tutaj. Optymalny, a nawet bardziej maksymalny zakres tych wzrostów, no to powiem szczerze, że jest on w miarę imponujący i spróbuję wam za chwilę pokazać, dokąd takie wzrosty z tego dołka mogłyby dotrzeć. Ok, a zatem wygląda to tak. Zmierzyłem sobie zasięgi na kilku rynkach, żeby sprawdzić, jak to wygląda i no, trochę one się różnią od siebie, dlatego że w zależności od tego, jak tu zakończyły się spadki, to te pomiary wychodzą po prostu niespójnie między rynkami. To jest akurat nie najlepsza wiadomość. To zawsze jest dobrze, jeżeli poszczególne giełdy, poszczególne rynki działają spójnie, a tutaj nie będzie tej spójności właśnie przez różnicę w tych notowaniach. Ale Binance wskazuje zasięg wzrostu dla tego swingu, który teraz obowiązuje, na poziomie, uwaga, 73 857. Tak pokazuje Binance. Dla porównania Bitfinex 72 991. Także widzicie, że kilkaset dolarów tej rozbieżności jest. I Coinbase 73 654. Mamy tę niespójność. Czy to znaczy, że cena na pewno tu dotrze? No słuchajcie, to nie jest analiza na zasadzie, nie wiem, szukamy miejsca do wejścia i musi to być precyzja. Nie. Jest to analiza wynikająca z tego ruchu, który teraz się tutaj generuje do góry oraz po części ze struktur wewnętrznych tych, które tu obowiązują. Ani ten ruch nie jest do końca idealnie taki, jakbym sobie tego życzył, ani ten swing teraz obowiązujący też nie jest dokładnie taki. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w scenariuszu trójfalowej fali B, to z tymi wzrostami może być różnie.
trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli to jest w pale B, czyli to, co, o czym ja myślę cały czas, no to się może zakończyć zawsze wbrew analizie. To niestety jest przywilej fali B. Ale jeśli przypomnicie sobie moje projekcje dla alternatywnego scenariusza, czy o, to mamy tylko dla alternatywnego scenariusza, zaraz go tutaj gdzieś namierzę. To nie to, to też nie. To nie. O. O których zresztą pisałem w poniedziałek w TradingView, czyli scenariusza wzrostowego, a nie korekcyjnego, czy takiego, w którym zakładamy, że 30 tysięcy to już jesteśmy po korekcie i teraz jedziemy naprawdę silnym impulsem wzrostowym, no to w opcji realizowania się tego scenariusza ten zasięg ma jak najbardziej rację bytu. Czyli te powyżej 70, ile dokładnie, jeszcze sprawdzimy, poczekajcie. Czyli te okolice 73-74 tysiąca mają, są tutaj właściwie zmierzone. No i tak naprawdę ciężko jest rozstrzygnąć, w którym to momencie tak naprawdę będzie można ocenić. Tak, wydaje mi się, że nawet wybicie szczytu jeszcze nie będzie mówiło wyraźnie, że to nie jest fala B, a to jest na pewno trójka, która ma za zadanie naprawdę bardzo wysoki zasięg osiągnąć. Ja też przypominam w ogóle, że ten zasięg, to gdyby się on rzeczywiście realizował, to nie jest zasięg ostateczny wzrostów. Tam dopiero powinny się pojawić, powyżej tych 73 tysięcy, powinny się pojawić ruchy korekcyjne, które będą miały mniej więcej zasięg tej ostatniej korekty. Tutaj nazwijmy ją korektą czerwoną. Czyli jak cena sobie dotrze tam wysoko, na te 73 tysiące, to od tego momentu będzie można spodziewać się powtórzenia tutaj tej czerwonej korekty. I o ile gdzieś tu ciągle stawiam sobie status takiej niepewności, to jedno jest pewne i wiem to już dzisiaj, że w chwili, kiedy ta czerwona korekta będzie powtarzana, to ja znowu tam będę stał z zakupami. Oczywiście zabezpieczonymi odpowiednio stop lossem, gdyby się korekta pogłębiła, ale jeśli się nie pogłębi, to moje wejście może się okazać udane. I to dopiero będzie rozstrzygnięcie między scenariuszami, czy będziemy mieli do czynienia ze scenariuszem silnego impulsu fali trzeciej tutaj wzrostowego, który będzie miał ostatecznie jeszcze większy zasięg, no bo ta korekta się wykona i później Jurek dołącza i jedziemy jeszcze wyżej. Jak wyżej, tego już niestety nikt nie jest w stanie ocenić, moim zdaniem. Ja też nie. Czy ta korekta się pogłębi na tyle, że ja będę mógł tu na szczycie postawić literkę B i powiedzieć OK, zakończyła się fala B, teraz jedziemy w trendzie spadkowym. Dopiero ten moment pozwoli mi ocenić sytuację, także do niego jeszcze nam sporo brakuje, a zatem ja się będę skupiał na trendzie tym, który teraz obowiązuje i w tym trendzie będę szukał dla siebie okazji do handlu. Wiem, że skaczę między wykresami, co dla niektórych może być drażniące, ale no cóż, mój wykres to skacze. Tak mi jest dobrze, tak mi jest wygodnie. Będę skupiał się na tym trendzie, teraz dobrze go widać w interwale godzinowym. I będę starał się go handlować. Oczywiście przypominam wam, że ostatnie sugestie tutaj co do formacji spadkowej były w tym miejscu. Nawet wspominałem o tym wyraźnie, bo akurat to się złożyło tak, że prowadziliśmy zajęcia wieczorem a propos formacji spadkowych i tego dnia się pojawiła ta formacja i nastąpiły spadki, więc taki przyjemny zbieg okoliczności. No i powtórzenie czarnej korekty, jazda do góry. Teraz będę obserwował ten trend. To, co się ostatnio działo, to na pewno ta linia trendu tutaj spadkowego, która po przekroczeniu daje nadzieję na kontynuację trendu, po przebiciu, gdzie cena przebiła, a w międzyczasie dawała tutaj okazję do handlu takiego skalpingowego, czyli od linii w dół, po przebiciu i reteście od linii w górę. Ja akurat nie mogę się tu chwalić żadnym sukcesem, bo w chwili, kiedy dostrzegłem już zaliczanie tej linii, to było dla mnie za późno, więc mi się tu nie udało. A kiedy retest był po przebiciu do góry, to ja już po prostu spałem. Druga w nocy. Widzicie, tutaj druga w nocy. Także życie tradera nie jest łatwe i praca tradera nie jest łatwa. Także trzeba naprawdę, jeżeli chce się tę okazję łapać, to pilnować wykresu w podstawie. Także teraz zobaczymy, co ta korekta może zrobić. Słuchajcie, ta korekta, co ona by mogła zrobić? No, w sposób naturalny powinna, jeżeli już jest zdecydowanie wyróżnia się spośród pozostałych, to w sposób naturalny może wrócić z powrotem do linii trendu, czyli spotykamy się przy linii trendu, tutaj z tą korektą, a w ogóle najlepiej byłoby, gdyby to spotkanie z linią trendu było
w tej przestrzeni. To jest giełda Coinbase, czyli pomiędzy 56600 a 56800. Bo jeśli tutaj spotka się cena w tej przestrzeni z linią trendu i z tą żółtą strefą, to będzie to całkiem silne miejsce takie popytowe, żeby z powrotem cena wystrzeliła do góry. Także tutaj, gdyby na przykład cena tutaj dotarła, to jest szansa, że to się może podnieść. No i oczywiście negacja scenariusza, gdyby cena znalazła się pod strefą i pod linią, ponieważ wtedy tracimy kontrolę nad tą korektą i nie wiemy, co się może z nią dalej wydarzyć. Co do zasady, być może tutaj powtórzenie z kolei tego ruchu korekcyjnego miałoby sens do przełączania się do góry, ale na to jest jeszcze dość wcześniej, więc pozwólcie, że jeżeli by się to miało dziać, czyli tutaj cena by wyjechała poniżej i powtarzała tę korektę, to ja będę się skupiał wtedy na analizie, mamy na to czas, także na spokojnie. I tak wygląda analiza Bitcoina na dziś. Ciekawostką jest to, że zwróćcie uwagę, że TradingView wyrzuciło, co się rzadko zdarza. Ja nie pamiętam takiej sytuacji, ale w tej chwili wyrzuciło, nie wiem, czy całkowicie giełdę BitBay ze swoich notowań, czy tylko notowania BTC do PLN, ale zaraz zobaczymy, czy mamy na przykład BTC do USD na giełdzie BitBay. Nie wiem, czy to w ogóle się da znaleźć. Nie ma. Nie ma BitBaya. To ciekawostka. Słuchajcie, nie ma BitBaya w TradingView. Co to może oznaczać? Nie mam zielonego pojęcia. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. W społeczności jest nas więcej. Może wy napiszecie, co to może oznaczać. Czy to jest jakiś zły znak? Czy może są jakieś informacje na ten temat? Może na coś się natknęliście? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzach. No nie chciałbym, czy życzyłbym sobie, znaczy nie życzyłbym sobie właściwie tego, żeby okazało się, że nie wiem, TradingView rozwiązało umowę z BitBay, czy może nawet nie umowę, tylko przestało go notować, bo i mogłoby to zwiastować, nie wiem, coś złego dla BitBaya. A może nawet dzisiaj po nagraniu wystosuję do nich takie oficjalne zapytanie do BitBaya, do BitBay, dlaczego zniknęły ich notowania z TradingView. To jest bardzo ciekawe, interesujące. Co oni mi odpowiedzą, jeżeli dostanę jakąś ciekawą odpowiedź, to też się tą wiadomością z wami podzielę. A wy również w komentarzach, jeżeli coś znajdziecie, to napiszcie. Przechodzimy dalej. CD Projekt. Dla osób, które wcześniej nie oglądały analiz, przypominam, że analiza CD Projektu mówiła tak, że poziom 156 zł to jest poziom dobry na zakończenie całego tego trendu spadkowego, rozpoczęcie długoterminowego trendu wzrostowego. Ale dla tych zakupów były ustalone trzy poziomy take profit. Pierwszy, taki minimalny, to była ta żółta strefa, po jego osiągnięciu silne spadki i potem długo, długo nic, bo właściwie od czerwca do teraz jesteśmy cały czas w tym samym przedziale cenowym. Ktoś nazwałby to, że to jest konsolidacja ceny, powiedzmy, że cena się tu konsoliduje. No to można przyjąć, że te zakupy były dobre, były szybkie i szybko zrealizowane zyski. Ale to był TP1, dlatego że to był taki minimalny zakres do wzrostów. Po drodze mamy taki optymalny zakres wzrostów i on dosięga właściwie tutaj tej żółtej strefy. Właściwie ta przerywana linia już nam tu jest niepotrzebna. Tej żółtej strefy, która dodatkowo jest wzmacniana przez opór z tego wierzchołka, więc cena... Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli cena wydostanie się poza tą pierwszą żółtą strefę, to tutaj nie ma barier dla wzrostów. Tu właściwie nie ma nic, co mogłoby cenę zatrzymywać, więc jeżeli cena pojawi się, jeżeli te wzrosty dosięgną tutaj tego poziomu, to powinniśmy dostać silny, impulsowy swing aż do TP2. I tu jest miejsce do realizacji ewentualnie kolejnych zysków z tych zakupów początkowych lub z tych, które były pomiędzy, chociaż tu pomiędzy, szczerze mówiąc, było ciężko się przyłączyć. Osobiście próbowałem chyba, nie wiem, w tym miejscu, już nawet nie pamiętam, ale te zjazdy były głębsze, czyli nie udało się. No i take profit trzeci, czyli w ogóle założenie wzrostów z tego dołka, to już jest ATH i dużo, dużo dalej. Dużo dalej. Czyli sam szczyt to nic. Cena pojechałaby dużo wyżej. No i wykres się trochę nam tutaj rozgrzewa.
ale niestety nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy przebita zostanie teraz ta żółta strefa i czy dostaniemy, ja mogę sobie to rozciągnąć, i czy dostaniemy zakres tutaj tych wzrostów. Jest pewne prawdopodobieństwo, bo jednak scenariusz tutaj tej korekty trójfalowej, jej zakończenia jakby w tym najlepszym układzie wieńczy wzrosty powyżej szczytu. Czy to się uda? Zobaczymy. Bądźmy dobrej myśli. Jeśli chodzi o potencjalne przyłączenie się tutaj do wzrostów, to no bo powiedzmy, że już nas tu nie ma, czy chcielibyśmy od nowa się przyłączyć, to na razie wykres nie wskazuje tutaj jakiegoś czytelnego miejsca, w którym można było powiedzieć, ok, wchodzimy w to. Jeśli takie się pojawi, to zdecydowanie, jeżeli je zauważę, to o nim powiem. Dalej XTB. Dlaczego XTB? Dlatego, że już od dawna mówię o XTB, bo XTB, kiedy zaliczało tutaj takie no, serię spadków właściwie, bo od lipca 2020 roku cały czas jazda w dół, to w którymś momencie koledzy z grupy, którzy to oni znaleźli właściwie ten setup i to oni powiedzieli, że tu trzeba kupować XTB, powinno się kupować, co oczywiście dla nikogo nie stanowi porady. Ja nawet osobiście trochę spóźniłem się na te zakupy, liczyłem jeszcze na najniższy dołek, ale w pewnym momencie ta cena jednak wystrzeliła z pierwszego poziomu, pojechała do góry. Ta szara strefa była przeze mnie wyznaczona jako taki opór dla wzrostów, ale zwróćcie uwagę, że nie jako target. Target dla wzrostów od początku był tutaj. I ta cena zbiera się w tej chwili dość mozolnie do tych wzrostów. Mamy, właściwie czekamy na to od początku sierpnia, przełom lipca, sierpnia. No i te XTB nie daje nam tutaj, widzicie, to też taka konsolidacja. Nie dawało nam dotychczas takiej nadziei na wzrosty, bo my myślimy zawsze o wzrostach wtedy, kiedy je widzimy, takie silne, impulsowe, a tu się ta cena zbierała bardzo mozolnie, ale w międzyczasie udało się tą fioletową strefę tu pod spodem wyznaczyć jako strefę zakupową, no i ta strefa zakupowa zadziałała bardzo dobrze. Cena nie wydostała się pod nią, nie zaliczyła stop lossa, jedzie sobie teraz do góry, no i jedzie sobie do góry, a zatem target, take profit numer jeden jest utrzymane, czyli co jest take profitem? Tą strefę sobie troszeczkę schowajmy. To żółte pole wyznacza tylko lukę cenową tutaj, która jest, więc ją mogę zdjąć z wykresu, trochę przesunąć, żeby nam tu nie zasłaniała. Tu jest ta luka cenowa. Te luki są ważne w przypadku XTB, ponieważ zobaczcie, nawet w ostatnim swingu tylko każda luka była, no powiedzmy, stosunkowo niezwłocznie domykana. Również zobaczcie, to było tak, że tu mieliśmy lukę, domknięcie. Tu mieliśmy lukę, domknięcie. To domknięcie też wywołało lukę w dół w tym przypadku. Domknięcie. I teraz mamy lukę, która jest niedomknięta. A zatem mój take profit, który jest geometrycznym tutaj wyznaczeniem zasięgu, jest wspierany właśnie przez tą lukę, ponieważ to się wszystko zbiega tu. A zatem ja nie widzę jakby powodów, żeby cena nie miała tutaj dotrzeć. Wydaje mi się, że ona tu dotrze bez kłopotu. Pytanie tylko, czy nie pojedzie dalej, ponieważ ten układ korekcyjny jest podobny trochę w swojej strukturze jak ten w CD projekcie. Czyli on ma za zadanie doprowadzić cenę znacznie powyżej szczytu. Więc tutaj jest taki handel, się odbywa powiedzmy krótkoterminowy, ale długoterminowo, jeżeli ktoś wszedł w ten rynek, to można pokusić się o utrzymanie chociaż części pozycji przynajmniej, nie mówię, że całej, bo zawsze jest rozsądnie odbierać zyski po drodze, ale chociaż może części pozycji na dużo, dużo więcej. Może się to udać z tak zwanym zabezpieczeniem break-even, żeby nie wyjść ze stratą w razie, gdyby się to nie udało oczywiście. JSW. JSW, słuchajcie, zaliczyło poziom, czyli ostatnia moja analiza mówiła, że jak te spadki tutaj, czekajcie, generowały się na wykresie, o te tutaj, czyli jeszcze nie było tego swingu, to moja ostatnia analiza mówiła, że nie ma się co martwić o te spadki, ponieważ tu będzie magnes dla ceny i ona pewnie zostanie za chwilę, no, za chwilę czy później, ale wciągnięta do góry. No i została, zobaczcie, interwał 4-godzinowy, kolejne 4-godzinowe świece docierają do poziomu i bardzo dobrze. Natomiast też mówiłem, że jest widać w tym rynku, że on ma siłę do tego, żeby pojechać jeszcze wyżej niż TP2. Więc pierwsza realizacja zysków z bardzo udanego wejścia w JSW była tutaj. Tu mamy drugą realizację
teraz właściwie widać po tej sile, że są zapędy do tego, żeby dojechać do linii trendu. Tu niestety poziomu nie wyznaczymy, bo nie wiadomo, czy cena dotrze tu dynamicznie, czy w sposób taki. I wtedy te poziomy będą się różnić. Dlatego trzeba obserwować, a sama linia trendu jest poprowadzona, jest to bardzo w ogóle mocna linia trendu, ponieważ ona stanowi o właściwie tutaj w całych tych spadkach, które obowiązują od lipca 2011 roku. No a przypominam, że JSW ma się teraz bardzo dobrze, także fundamentalnie również nie widzę powodów do tego, żeby cena na przykład nie miała tego TP3 zaliczyć. No nie chciałbym mówić o TP4, bo wiecie, gdyby cena dotarła do linii i ją przebiła, tylko to trzeba będzie wtedy zaktualizować tę linię o dwie. W takie. I ją przebiła, czyli znaleźlibyśmy się wyraźnie nad tymi dwiema liniami, no to jak to mówią, sky is the limit. No ale trochę czasu. Czy to jest powód do tego, żeby dołączać teraz do tego rynku? Oczywiście nie. Powód, żeby dołączać, był tutaj na dole. A jeśli ktoś bardzo chce i liczy i wierzy we wzrosty JSW, to zdecydowanie uważam, że powinno się to robić po ruchach korekcyjnych jakichś. Także teraz nie sądzę, żeby tutaj w tym swingu trwającym, obowiązującym były to dobre powody do dołączania. I PKN Orlen, mój nieszczęśnik, dlatego że, dlaczego nieszczęśnik? No bo tutaj wyznaczyłem analizę, która żółta, w której żółta strefa miała za zadanie zatrzymać wzrosty Orlenu i skierować cenę w tę stronę, do tego tutaj spadkowego, widzicie, trendu, który był spadkowy. No ale to jest rynek, to jest giełda i tu może się wydarzyć wszystko i nikt nie ma 100% skuteczności, ja również. Dlatego ustaliłem ten wierzchołek oznaczony przerywaną linią jako miejsce do anulowania mojego scenariusza spadków. Czyli w sytuacji, gdy on stał tu od początku, razem z żółtą strefą powstała ta linia, która mówiła, że jeśli Orlen ją zaliczy, to ja wtedy anuluję scenariusz spadkowy. A zatem mamy sytuację, w której w ostatnich dniach Orlen zalicza tę linię, czyli Jurek przestaje już w tej chwili patrzeć na Orlen prospadkowo i na razie pozostaje neutralny. Czy to znaczy, że tutaj będę teraz chciał spodziewać się silnych wzrostów? Niekoniecznie, ale rzeczywiście w tej chwili mogę sobie tutaj postawić taką grubą krechę na wykresie pionową. I od tego miejsca, gdzie postawiłem tę krechę, mogę starać się tu odnajdywać, szukać struktur prowzrostowych. Jeżeli mi się takie pojawią, to może nawet chciałbym wtedy dołączyć do wzrostów, przeciwnie niż wcześniej zakładałem. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie uznawał to za, nie wiem, porażkę, to po prostu nie wie tak naprawdę, na czym polega trading. Trading niestety nie jest przewidywaniem, wróżeniem i tylko nadawaniem pewnego rodzaju prawdopodobieństwa. Zresztą długo by o tym mówić. Natomiast czy można powiedzieć, że ten handel był nieudany? No, to zależy, kto jak na tym wyszedł, bo jeżeli ze stratą, to nieudany oczywiście. Natomiast też weźcie pod uwagę, że z tego i z tego poziomu nastąpiły reakcje spadkowe, przy czym nawet gdyby ktoś nie patrzył na poziomy w strefie, tylko samą strefę i po prostu gdzieś tutaj dał short, to i tak cena znalazła się w takim miejscu, żeby pokazać plus w jego depozycie przy tym shorcie, tak? Więc potem to była kwestia tego, czy ktoś zrealizował zysk, czy nie, lub też, czy zabezpieczył swoją pozycję zleceniem break-even, które ma chronić przed stratą, tak? Albo dopuścił po prostu stratę, którą zakładał na samym początku, czyli uruchomienie zabezpieczenia stop-loss, które likwiduje pozycję wtedy ze stratą, ale stratą, która jest przewidziana dla tego handlu. Także tak wygląda PKN Orlen, odpowiadając na wasze komentarze. A co ze złotem? No złoto, złoto to w ogóle, ja wiem, że wiele osób jest przyzwyczajone do złota, może przyzwyczajone, przywykło do tego, żeby być w złocie, zna ten rynek, lubi go, ja też znam i lubię złoto, ale wiecie co, złoto jak dla mnie, od mniej więcej, wiem, że tu jest dużo tego, na chwilę to wyczyliśmy, od mniej więcej tego momentu, czyli od lutego tego roku, przestało być atrakcyjnym wykresem do handlu. Czyli, poczekajcie, może ja sobie wezmę jakiś tutaj czysty wykres złota.
Czyli nie wolno się za bardzo zaprzyjaźniać z wykresem, chyba że ktoś jest bardzo cierpliwy, ale powiem wam tak. Ja złoto bardzo skutecznie handlowałem od mniej więcej 2018 roku, może tak 18-19 to się zaczynało. I ten swing był dla mnie wyjątkowo czytelny, udany handlowo i analitycznie. Dalej, zawrócenie, łącznie z zawróceniem, bo jeśli byście zobaczyli moje analizy z sierpnia 2020 roku, to byłem jedną chyba z niewielu osób, czy tutaj, w które powiedziały, że czas na dobry spadek porządny złota, że to musi się wydarzyć, tak, ten tutaj, to było to miejsce. Wszyscy pamiętam ten dzień, te dni, kiedy wszyscy ekscytowali się tym, że złoto osiąga niebotyczne wartości powyżej, właściwie taką, wiecie, psychologiczną barierę, powyżej 2000 dolarów. I wszędzie w mediach było bicie o złocie, a ja wtedy wszedłem w wykres i mówię, kurczę, nie, to wszystko wskazuje, że to musi zaraz rypnąć w dół, uderzyć, strzelić. No i powiedziałem, że spodziewajmy się spadków złota. Kolejnego dnia stało się to. A potem już było tylko w dół. I teraz, co jest dla mnie istotne, ten swing był prowadzony doskonale i ten tutaj właściwie do tego momentu też był prowadzony bardzo wyraźnie i tu już oczywiście szły shorty cały czas, short za shortem, bardzo dobre strzały na złocie. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że mniej więcej od tego momentu, czyli od lutego 2021 roku, złoto dla mnie znajduje się w takim miejscu, w którym ono no nie jest za bardzo przyjazne do handlu. I teraz co powinien zrobić trader, co powinien zrobić inwestor, co kto powinien zrobić, to jego sprawa. Ja co powinienem zrobić jako trader i inwestor? Mam dwa wyjścia, albo powinienem sobie dać z tym złotem spokój i czekać, niech tam się to wszystko rozwija, być bardzo zdystansowany do tego wykresu i obserwować go, albo po prostu go przestać obserwować i zdecydowanie szukać sobie okazji w innych rynkach. Jeśli mam z tyłu głowy to, co przed chwilą wam powiedziałem, to teraz schodzę sobie na niższy interwał i unikam transakcji w złocie. Dlaczego unikam? No, unikam, co nie znaczy, że zupełnie wykluczam transakcje na złocie, bo nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze niedawno, bo w kwietniu handlowaliśmy to do góry z bardzo dużym sukcesem. Tutaj bardzo ładne dwie strefy wejścia i stop loss pod spodem. Druga strefa zadziałała wzrostami. I drugi układ, w który mało kto wierzył. Widziałem takie duże niepewności, bo złoto bardzo rosło, a Jurek mówił o spadkach z żółtej strefy. No i te spadki wystąpiły. Zobaczcie, jak silne one były. Ja co prawda nie załapałem się aż na taki ruch, ale analiza była bardzo sprawdzona. No i teraz Jurek tu próbuje rozstrzygać, co się będzie działo z tym złotem, ale no nie jest to ten czas na wykresie, w którym ja powinienem swoje tu osądy dawać, bo wiecie, no ja wiem, że są analitycy, którzy zawsze wam zrobią analizę. Chcecie, to macie. No, tylko pytanie, czy ci analitycy również wkładają w te swoje analizy własne środki. No, ale tak się składa, że tutaj w dniu wczorajszym przyglądaliśmy się wykresowi w interwale już godzinowym, czterogodzinowym i rzeczywiście dokładnie w tym miejscu pojawił się poziom cen, czy cena pojawiając się w tym miejscu, powiedziała, jest to jakiś setup na spadki. Ale nie jest to coś super silnego, więc każdy powinien sam ocenić, czy chce w takie rynki ryzykowne wchodzić, czy nie chce. W każdym razie setup wyglądał następująco. Wygląda, bo on jest cały czas aktualny. Właściwie teraz się dzieje. Niebieska linia to linia short. Ona już w tej chwili widzimy, że zostaje przekroczona. Spójrzmy, jak to wygląda na niższym interwale. Zostaje przebita. To, wbrew pozorom, tu nie ma zaliczenia tej linii. Czyli cena wraca, zalicza, no i niestety nic się ciekawego nie dzieje. Natomiast no, dla tych shortów złota są dwa poziomy stop loss. Pierwszy to jest ten czarny z poziomu 1801 dolarów. On jest tańszy, bo tutaj ryzykujemy mniej, bo odległość jest niewielka, ale jest też mniej pewny. Bardziej pewnym stop lossem jest ten wierzchołek. Co to oznacza? To znaczy, że jeszcze stąd mogłoby nastąpić uderzenie, mimo że stop loss zostanie zaliczony. On jest taki techniczny,
trochę anuluje ten scenariusz, ale uderzenie mogłoby być i później dalej wzrosty, czyli jeszcze można byłoby wyjść z zyskiem z tego setupu. Natomiast przebicie tej przerywanej linii z poziomu 1808-9 dolarów to już zupełnie anuluje scenariusz spadkowy i wtedy rzeczywiście trzeba liczyć na to, że cena mogłaby nawet bez korekty pojechać dynamicznie tutaj do linii trendu. A co przy linii trendu będzie się działo, to zobaczymy przy linii trendu. Na pewno tam będzie się odbywał scalping, jestem o tym przekonany, czyli byle jakie dotknięcie linii będzie powodowało, że cena od razu będzie reagowała spadkami mniejszymi lub większymi, czyli scalping, czyli tylko reakcje, a co tak naprawdę w długim terminie? Słuchajcie, w długim terminie ja w złocie jestem prowzrostowy, jeśli chodzi o, tylko że to jest bardziej też poparte fundamentami. W tej chwili wzrosty złota są cały czas blokowane jakby, no można powiedzieć, geopolitycznie, bo jak wiecie, ostatnie decyzje Fedu o niepodnoszeniu stóp procentowych, o utrzymanym do druku, one to tak jakby wyszedł ktoś i powiedział, że wszystkie trendy, które obowiązywały w tych strategicznych walorach będą utrzymane, czyli złoto ma spadać, indeksy mają rosnąć, ropa ma rosnąć, obojętnie co mówi analiza techniczna. Nie wolno tego zlekceważyć. No jeżeli tak, jeżeli te rynki oddziaływują w ten sposób na decyzje polityczne, na zachowanie, na ekonomię, no to nie wolno tego lekceważyć, czyli dalej jedziemy trendami indeksa i w indeksach moim zdaniem do góry złoto powinno spadać do czasu, kiedy to się nie zmieni, prawda? Bo może być tak, że decyzja była o niepodnoszeniu stóp, a za chwilę zostaną podniesione, tak? Widzimy po krajach europejskich, Polska, gdzieś tam, nie wiem, chyba Węgry, Słowacja czy Czechy, nie wiem, inne, zaczynają już podwyżki stóp procentowych. Bez Fedu, bez tego, co się dzieje w Stanach, więc co się stanie, jeżeli Stany zaczną podnosić stopy procentowe znienacka, gwałtownie, a pewnie zaczną, bo inflacja jest niesamowita, no wtedy cała ta sytuacja może się odwrócić. A zatem ja jestem w złocie prowzrostowy, mimo że geopolityka wskazuje, że złoto powinno spadać, ale zobaczcie, że ono już jakby nie chce spadać. Ono się zatrzymało tutaj, w tej przestrzeni i nie bardzo chce spadać. Jednak ta bariera poniżej 1600 dolarów jest trudna dla złota, więc może powiedziałbym tak spotowo, uważam, że to jest czas na zakupy złota. Ponieważ, wróćmy jeszcze do czystego wykresu. Przypominam, że tak naprawdę trend w złocie jest wzrostowy, a w trendzie wzrostowym należy kupować, ale robić to po ruchach korekcyjnych, czyli nie kupować tu i potem patrzeć, jak nam kapitał ucieka, tylko kupować tu, 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 tu. To są miejsca do zakupów. Kupujesz, wzrasta, kupujesz, wzrasta, kupujesz, wzrasta, kupujesz, wzrasta. I tak długo, jak będzie ta polityka utrzymywana, tak będą blokowane te wzrosty na złocie, ale kiedy w końcu się to odblokuje, to jest możliwe, że dostaniemy kolejny wzrost. Rozsądek mówi, że jesteśmy po korekcie. Gdyby ona nawet miała się pogłębić, to nasza strata będzie niewielka w stosunku do tego, gdybyśmy kupowali w szczytach, prawda? No bo przecież korekta mogłaby się pogłębić, czemu nie? No, może się zawsze coś wydarzyć, ale ja uważam, że wygląda to złoto tak globalnie, patrząc na cały wykres dość dobrze i spotowo trzeba się trzymać tutaj trendu, czyli trendu wzrostowego i utrzymania tego, że jesteśmy po korekcie. Dobra. Co w tym czasie robi złotówka? Złotówka, pokazywałem ostatnio tutaj taki trójkąt symetryczny, albo może wam jeszcze nie pokazywałem, to teraz pokazuję. Trójkąt symetryczny ma takie proste zasady handlu, czyli dopóki znajdujemy się w strukturach handlu, to zawsze ta krawędź dolna będzie służyła za wsparcie, a krawędź górna będzie służyła za opór. I dopóki ten trójkąt się w tym schemacie porusza, to mamy okazję do handlu. No, jakie to okazje wyglądają, to widzicie. W chwili, kiedy trójkąt zostanie pokonany dołem, spadki, pokonane górą, wzrosty. Bardzo proste. Sam trójkąt oczywiście wielkiej mocy tutaj jakiejś sprawczej nie ma, ale mimo wszystko jest to jakaś tam metodologia, a ja nic innego w tej chwili na USD do PLN nie dostrzegam, także w tej chwili zwracam waszą uwagę, że znajdujemy się przy dolnej bandzie.
No i tutaj, gdyby RSI chciało jeszcze też pokazać się poniżej 30 w interwale 4-godzinowym, co właściwie jest niedalekie, bo mamy w tej chwili 34, więc jeżeli to by się jeszcze tu obniżyło i to by się obniżyło, to mogłaby się tu pojawić okazja do zakupów. Tylko powtarzam ostrożnie, bo jeśli okaże się, że cena pojawi się tu pod spodem, pod strefą, a właściwie nawet pod tym dołkiem, który oznaczyłem, no to możemy mieć pogłębiającą się korektę. Także tu trzeba cenę, oczywiście można handlować, ale trzeba obserwować, co się będzie działo. Dobrze, więc to, co miałem zaplanowane na dzisiaj, mówiliśmy. Zajrzyjmy sobie do kapitalizacji, do listy kryptowalutowej. Odświeżmy ją. Odświeżmy ją i zobaczmy, co nam tutaj w ciągu 7 dni najbardziej wzrosło. STX, a w ciągu 24 godzin, no trochę już się zatrzymał, ale zobaczmy ten STX. On rzeczywiście tutaj trochę wyprzedził konkurencję. Zobaczmy, czy ten STX tutaj coś ciekawego prezentuje. Nie mam zielonego pojęcia, jak zwykle, co to za kryptowaluta. Nie interesują mnie jakby specjalnie te fundamenty tej kryptowaluty. Popatrzmy, dobra. Czyli ja tu widzę mniej więcej tak. Na razie póki co taki trend spadkowy. I zalążki czegoś, co mogłoby być tutaj trendem wzrostowym. Przy czym ten trend wzrostowy możliwe, że powinien być tak oznaczony. No i mamy trójkąt. Myślę, że poza tym trójkątem nie ma tu nic więcej. A zatem, podobnie jak u poprzednika, czyli w parze USD-PLN, tu mamy opór, zwłaszcza, że ten opór krzyżuje nam się z oporem głównym wynikającym z tego szczytu. Czyli już jesteśmy w pewnego rodzaju strefie oporu. A zatem trzeba przyjąć, że stąd cena ma pełne prawo do tego, żeby zawrócić. Ale jeśli pojawi się ponad linią trendu i tu się zamknie, no to mamy kontynuację na STX bardzo silnych wzrostów. A jak na razie nie mówię o dolnej linii, bo widzę, że jeszcze do niej daleko. Czy to by mogło się tutaj tak skończyć? Mogłoby. Ale jeśli cena przebije tę linię trendu, uważajcie teraz, jeżeli cena przebije tę linię trendu czerwoną, to jest szansa, że spotkamy się przy poziomie niespełna 4 dolary. Tutaj. W takim dość silnym, impulsowym swingu. Czyli jeżeli czerwona linia w strefie oporu nie zadziała, spadkami tutaj. Czyli tu trzeba będzie bardzo wyraźnie obserwować, co się dzieje. Czyli tylko jakieś tam coś tam i strzał, to spotykamy się tutaj. To jest pierwsze miejsce nad szczytem, które mogłoby na chwilę zatrzymać wzrosty. Dlaczego mówię na chwilę? Już dzisiaj przerabialiśmy podobny przypadek, dlatego że tam się później może pojawić korekta podobna do tej. I rajd do góry będzie kontynuowany. Ale to warunkowo. Bo jeśli nie przebije, to ten scenariusz zostaje anulowany. Ja sobie tu stawiam literkę B. I mówię, że wracamy do zielonej linii trendu. Czyli tu zapadnie decyzja, słuchajcie, jeszcze raz, tutaj zapadnie decyzja. Czy pojedziemy tutaj, tutaj i jeszcze wyżej,
czy wrócimy do, może tak nie aż tak dynamicznie, czy wrócimy do linii trendu. Warto w tym miejscu być, kiedy cena się tu znajdzie i obserwować. Tak wygląda STX. Jako powiedzmy coś, co dzisiaj wygląda jako na wygrany walor, a zobaczmy, co było z przegranymi. ICP 16%, żadna spektakularna jazda w dół. I tutaj w ciągu doby też nic ciekawego się nie dzieje. Dobra, to sprawdźmy ten ICP dla odmiany po STX-ie. No coś tu kiedyś robiłem w tym wykresie. I moje poprzednie analizy były prospadkowe z żółtej strefy tej, a gdyby cena ją pokonała, to z tej. Tak wyglądała kiedyś moja analiza dla ICP. No i jak widzimy, ona się realizuje. Cena dociera do żółtej strefy. Pierwszy strzał. Potem kolejna próba. Drugi strzał. No i teraz powiem to tak. Jeśli to tak zadziałało, to znaczy, że targetem jest wybicie dna dla ICP. Więc ja ustawiam się z dużym prawdopodobieństwem, że ta cena dojedzie do dna. Ma siłę do spadków, nie ma powodów do wzrostów, są powody do kontynuacji trendu spadkowego. Także widzicie dwie skrajności. No i ciekawostką jest to, że tutaj spadki kontynuują trend spadkowy, a w STX-ie, no tak jak powiedziałem, tutaj te wzrosty mogłyby świadczyć o kontynuacji trendu wzrostowego. Więc strategia na STX-a jest i strategia na ICP. No właściwie na ICP to no, ciężko powiedzieć o strategii tutaj właściwie. Trzeba po prostu patrzeć, jak to dalej dociera. A co, dobrze, może inaczej, a co poniżej dołka? No poniżej dołka, jeżeli już będziemy poniżej dołka, to jeśli się pojawi jakiś sygnał buy, to trzeba liczyć się na wzrosty korekcyjne. Czyli te takie, które dalej mogą utrzymywać trend, ale będą tak jak tutaj, widzicie? Cena rosła, ale mimo wszystko podąża do dołu. Albo tutaj. Cena rosła, a i tak później zaczęła spadać. Czyli takie wzrosty korekcyjne. Nie wyprzedzajmy faktów, że wzrosty, które jakby miałyby zmienić trend. Na razie jeszcze na to za wcześnie. Słuchajcie. Na dzisiaj to już wszystko. Myślę, że analiza się podobała. I widzimy, słyszymy się w poniedziałek, a jutro zapraszam Was do analizy Karola. Ta sama technika, ta sama metodologia, ale czasem lepsze spojrzenie niż moje. Trzymajcie się, cześć.